2. O jeden za dużo odświeżyłem. A jeszcze wpadałoby sprawić, że są tak zwane jakości TM. Zobaczyłem. To co masz ten wstawiony zamiast kamerki? To jestem ja podczas grania w ich 5, nie wiem o co ci chodzi. Nie, wiesz, to jest takie... ktoś podjeżdża i mówi, że Mega Man X5 to najlepszy Mega Man. Wiesz, co jest najlepsze? Mega Man. Który? X5. Mm. Kurwa, jest ciepło. U mnie jest trochę duszno. Wrażenie takie, jakby się zbierało na burzę. No, u mnie wczoraj tak było. Koniec końców nie padało, nie grzmiało, nic się nie działo. Ale dzisiaj grałem w czołgi, co sprawia, że w moim pokoju jest magicznie plus 5 stopni. Nie, żeby czołgi spalały mi kompa czy coś. A czy bot chce ogłosić, że jest Steam, czy niekoniecznie? No na razie nie. Właśnie widzę, to ja tylko Facebooka wyłączę w międzyczasie. Generalnie powyłączam 17 tysięcy różnych zakładek. Kto dzisiaj w ogóle w SG kojarzysz? W G2 szalkę. A. To co, akurat skończymy Steam'a i oni też już skończą? Nie ironicznie wierzę, że jest szansa. Myślę, że... że G2 zdropuje jedną grę dzisiaj na spokojnie. Nie ufam. Wiesz czemu ja nie ufam botowi. Jak tylko wyślę, to bot wrzuci, nie martw się. O, nieważne, nie zdążyłem. No, widzisz, to dobry bot. Good bot. Wykrzyknik bad bot. Spóźniono jakieś 3 minuty, nie czekaj, ja byłem spóźniony minutę, więc whatever. Cześć, Izuru. Ej, Izuru. O, Mega Man 15. Ty, czemu ja nie widzę jego... A, już mi ten. Czego nie widziałeś? Nie, bo mi przyświeciło po prostu okienko z czasem. Cześć, Marcin. Czy ja mogę sobie powiększyć w jakiś sposób? Mogę, dobra. Bo generalnie przypominam, że gram na OBS-ie, więc zastanawiam się, czy mogę sobie powiększyć jako taką grę. Na szczęście mogłem. To jest Sebastian, okay. Cześć, Dim. Kupiłem klawiaturę mechaniczną, moje... Właśnie, jak tam komendy dzisiaj, czy może działają? Nie. No coś się zesrało, ewidentnie. Widzisz, gdybyś miał porządnego bota... Fuck off. To miałbyś wszystkie komendy tak jak należy. Znaczy ja powiem szczerze, że w tej chwili nie opłaca się kupywać podzespołów, bo wszystko jest o jakieś 3 razy za drogie w porównaniu tego, ile powinno kosztować. No tak, tylko efektywnie... Efektywnie? Efektywnie trzeba by się z tym wstrzymywać do końca pandemii, basically. Nie, to nawet nie do końca tak działa, wiesz. Nie jest powiedziane, że jak pandemia się skończy, to pozostałych będzie więcej. Więc... jakkolwiek źle to nie zabrzmi, to można jeszcze dłużej czekać. Co się stało, że Rasgar Zerem 2 robi zwykły etap? A czemu miałbym nie grać Zerem, skoro całą grę grałem Zerem? A robię zwykły etap, bo jeszcze nie przeszedłem Axla i ostatnio po prostu... udało nam wiesz, się... Wiesz, że możesz zbierać te wirusy? Co? Wiem. Wiesz, że możesz zbierać te wirusy? Wiem. Trzy są. Nawet tutaj pewnie ich jest więcej niż trzy. Coś Damian, wejdziesz?
W każdym razie, no nie zrobiłem wcześniej, jak to stwierdziłem, że no równie dobrze mogę, czemu nie? No tak, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że on jest jedynym, który został. Jezu. Po prostu Shinji chce specjalnie mi udowodnić, że jak mu powiedziałem, że damy radę w godzinę, to nie ten, to się nie uda. Znaczy, ja doskonale wiem, jak będzie wyglądać przechodzenie Zero Stage'a pierwszego, więc... Well, bierzesz Time Stopper. Który ma ograniczoną ilość amunicji. No ale to wystarczy na przejście tych najtrudniejszych sekwencji. No, docierasz do momentu, w którym ostatecznie zacząłeś tam używasz po prostu. Pff, Jezu, ale to jest chujowy design. Ja, okej, okay, to jest chujowy design. To jest absolutnie beznadziejny design. Ja nie będę tego bronił. Nigdy w życiu nie będę bronił czegoś takiego. Nie. Ty musisz wiedzieć z wyprzedzeniem, że to tam jest. Case in point. Jezu, nie, no nie. Cóż za wspaniała gra. Jak ja się mogłeś cieszę, tu nie wchodzić. Mogłeś nie przyjeżdżać do Axla. To psuje mój case. Widzisz tylko mały zielony piksel w miejscu, gdzie to ma być. Bo ten piksel jest, ale no musisz wiedzieć, że on tam jest, że ten... I to może mi jeszcze powiedzieć, że to bardzo dobry design w grze, która opiera się na tym, że grasz w nią zazwyczaj szybko jednak. No bo jednak z tym mi się ich kojarzą, że są taką grą, powiedzmy, szybką, tak? Tak, dynamiczną taką, bardzo płynną i no. To jest trochę coś, co mnie zawsze co nika irytowało, że jest tyle jakichś takich wyhamowywajek zainstalowanych, takich... Cześć, Sam. Cześć, Sam. Przeciwników, którzy są umieszczeni w najgorszych możliwych miejscach albo kolców. W grze, w której no też chcesz nabrać prędkości i po prostu przychodzi się dosyć szybko. Głupie pytanie. Tak. Co tutaj było bronią, ognisko? U Matrexa miałeś chyba? Mam wrażenie, że X6 odwróciło trochę stosowanie tych rzeczy. Nie? Nie, tak, tak. Bo chyba w X4 był Shoryuken ognisty. I w X6 też. A Slash Blue to był elektryczny atak chyba. I rys. Chyba nie oszukujmy się używanie słabości, kiedy spintuje na bit to samo, tylko że lepiej. Nie, poczekaj, X6 też miała chyba Shoryuken ognistego. X6? No. Atak w dół to był ten chujowy z kotwicami. Bla 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 bla. Spike Bone Twin. A nie, czekaj, w X4 chyba był sztych, pchnięcie było elektryczne. Life up! Chyba tak, bo kojarzy mi się, że to mogło być słabe Sigma i że chujowość tego używało. W sensie tego Sigma ostatniego, tego co na ziemi był. I że przez to bardzo łatwo się było... Że bardzo łatwo się było przez to w niego wpierdolić. Ale może po prostu mam flashbacki wpierdolania się w innego bossa w X-ach. A propos miejsca, do którego idziemy. Ojej, życie, takie przydatne było. Dobra, pytanie, jak tu szły te lasery? Aha. Ale to było zaskakujące, dobra. Ale jak to szło teraz? Na pewno nie tak. To jest chyba ten moment, w którym mógł myśleć ostatnio. Tak, tak. Bo dalej już jest, powiedzmy, łatwo, bo przeszedłem sobie poza video ten fragment. Ej, Jacek. O, właśnie, Sebastian ma dobre pytanie. Nawet nie wiesz, jak bardzo już sięgałem po myszkę, żeby stajmoutować. Wirumysy. Hejtery bany. Seviki pomaganie mi w X5. Nazwijmy bardziej niedobry duet. Nie można podejść do tego z lewej strony? Pewnie można. Podejrzewam, że jest nawet trochę efektywniej.
przyznanie z hiszpańskiego, bo chciałem Hablo Espanol. No i można też umierać. Z lewej strony. No można, ale próbuję to zrobić z tej strony. Cześć Zuch. Cześć Zuch. Bo jestem pewien, że się da, jeżeli tylko będę ode mnie kompetentny. A chcemy, żeby był kompetentny, prawda? Tak. Ojebany. No. Tak na jest. Czyli musisz po prostu przylegać do ściany. I ze ściany po prostu spaść. Wiesz co, w tym etapie przyleganie do ściany jest czymś, co zazwyczaj dużo bardziej przeszkadza niż pomaga. No. Uj. Nie. Tamten po prostu we mnie nie wleciał. Aaa, już myślałem, że jestem. Cholera. Blisko! Ty co, Rejo? On da radę. A, w sumie tak, bo V3 to nie było tyle shoryuken, co takie cięcie do góry, ale stojące na ziemi. Tak, to był naprawdę dobry atak. Kurwa. A propos przylegania do ściany! Nie. To jest właśnie nie podobał mi się styl graficzny Maverick Hunter X. To powiem szczerze od razu, że prezentacja tej gry mi się nie podobała. Ulala. Mam wrażenie, że była zbyt klanki. Zbyt klanki to jest ta gra. Zwłaszcza jeżeli chodzi o przyleganie do ścian. Spokojnie, teraz sobie rozpierdalam lewego kciuka, a potem będę rozpierdalał sobie prawego kciuka. A to tylko pierwszy etap. Czuję nienawidzę swojego życia. Co w ogóle powstał oficjalny FPS megamanowy? Dziwnie. Znaczy, pewnie dałoby się to jakoś ładnie zrobić, ale... Po całej ścianę. Now the kick. Jak ja bym chciał, żeby postać nie... Bo... Czekaj, muszę coś sprawdzić. Nie, mam trochę wrażenie, jakby Zero odrobinę podchodził wręcz do góry, jak się zaczynał trzymać ściany. Pierdolę, to było chujowe. Obrazek jest z anime Nisekoi. To jest z anime, nie? Znaczy, tak, mam głowę. Ten jest z anime. W manze też był i bardzo podobny. Chciałbym, żeby dało się jakoś wyłączyć to, czy chcesz przylegać do ściany, czy nie. Naprawdę. Wiem, że niektóre gry tak mają, żeby trzymać się ściany, musisz coś jeszcze przycisnąć i... To jest akurat jeden z tych segmentów, których bardzo by mi się też takiego przydało. Capcom i FPS to nie jest dobre połączenie, bo Resident Evil 7 to jest teoretycznie FPS. Chociaż, znaczy no, first person survival horror bardziej okej. Okay. Gówno. Cześć Placko. Cześć, dzień dobry. Jakie FPS-y zrobił Capcom w ogóle? On zrobił jakieś FPS-y? Jakieś pewnie na pewno, tylko tak z miejsca mi nic nie przejść do głowy. Resident Evil Survivor? Nie znam. Opowiedz wam dobry żart? A. Samik myślał, że przejdę ich w piątkę w pół godziny. Powiedz coś szczerze, jakbyś chciał zrobić Dark Horda, to jest byłbyś miałbyś to w głowę. Okej. Tylko nie te. Okej. Okay. Teraz... Okej. Okay. Nie, dobra, okej. Okay. To, że murzył. No. Myślę, jakich pozytywnych zmian twórcy mogliby dokonać w remake'a. Tak. Tylko, że wiesz, no, na przykład, triple z niektóre rzeczy
wynikają wprost z projektów poziomów. Musiałbyś całą grę przebudowywać. To już nie byłby remake gry, to już była praktycznie całkiem nowa gra. A tam niektórzy tak to projektują remake'i. Dzień dobry. Chciałem użyć tego timeholda. Czy jak on się tam go... Nie możesz go użyć w powietrzu? Nie. To wiem. Jak to jest taki dół? Ojo. Maverick Hunter X ma zrobione. Poziomy. Ła, źle spadłem. Masz amunicję po drodze. Właśnie, to nie jest też do końca tak, że ta amunicja dużo odnawia. To jest problem. Proszę, dłużej się używaj. Boże, to jest tak bez sensu. Dlaczego ta broń ma taki loading time? Bo Zero musi być edgy i zrobić za Waldo. 3 godzinne. Jezus, fucking Christ. Szczerze mówiąc, to nie jestem pewien, czy kiedykolwiek przeszedłem ten segment nie używając tego Deathholda. Tak jak na przykład lasery u Quickmana robię w tej chwili tak naprawdę z palcem D. No tak, lasery one są proste. Znaczy, inaczej, za pierwszym razem... Kurwa, na save state'ach XD, Malcinie! za pierwszym razem jak podchodzisz do lasery u Quickmana, to na pewno nie są jakieś super przyjemne, tak? No po prostu nie ma za bardzo sensu robienie moim zdaniem remake'ów remake'ów tych gier w momencie, kiedy możesz normalnie nabyć ich oryginalne wersje. No mówię, ja bym wolał chyba zobaczyć jednak X9 bardziej niż remastery starych gier. No nie wiem, jakoś nie czuję, żeby Mega Many poszedł remasterów. Dużo lepiej mi się gra w takiego Mega Mana 1.6 niż w Mega Mana 8, pomimo że jest to teoretycznie nasza technologii się gra. No tak, ale też z drugiej strony na przykład taka 11 jest bardzo spoko. Znaczy, nie mówię, że jest... Kurwa. Nie no, może faktycznie powinieneś użyć tego Darkholda na tych... Po tym jak spadniesz tu, przed tą sekwencją pierwszą trzech laserów, czy tam cztery. Tutaj nie. Nie tu, jak ci powiem. Tam jak spadniesz, tu jak spadniesz, tu jak spadniesz. Wydaje mi się, że wciąż nie starczy amunicji na najgorszą część. No i tak nie masz za bardzo później gdzie użyć. No właśnie mam, to jest ten problem! Cię niby. No pokażę ci zaraz. Okej, dobra, używam tu. Amo! O tutaj. No mogłeś zgarnąć tam za amunicję, typie. I tak by mi nie strzelczyło. Ale dobra, zróbmy po twojemu. Wiesz co, gdyby nie to, że się zamotałeś. No właśnie tutaj, wiesz, łatwo powiedzieć, że się zamotałeś, tak? W momencie, dobra. Tu chodzi właśnie o to, że wiesz, jak spadasz, to się trzymasz praktycznie każdej ściany, tak? Daj. O! Ale tu mógłbyś chyba uczyć, ja. I miałbyś trochę więcej czasu wtedy. Ale to było... Czaj, co? No... Czy ty nie powiedziałeś mi, że miałem użyć tego wcześniej, niż do tej pory używałem? A, pfu, sorry. Lag, brain lag. Bo ja dosłownie spadłem tutaj. I tu no tak, tak. Nie. Nie masz gdzie tego użyć później. Właśnie dosłownie. Wiem, że gdzieś było miejsce na to i to jest najgorsze w tym wszystkim. Well.
La 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 godzina to był optymistyczny estimate. Czemu tak na wyścigu nie grałeś? Bo wtedy byłem bardziej świeżo po przejściu w piątki, z tego co pamiętam. Ja bym to wygrał. Oczywiście, że tak! O. Nie jestem pewien też, czy na wyścigu nie miałem jakoś więcej ammo do tego. Ulala. Lecz nie miałem więcej ammo, tak żeby móc dłużej dalko dotrzymać. Tak, Mega Man 15. To jest safe. Nie widzę problemu, żeby te kolekcje były po prostu przez tą kompatybilność dostępne na późniejszych tych. Żeby te porty były dostępne na późniejszych konsolach. Wierzysz, że będzie przejść ten teraz, nic doczekamy się moim 15. No ja nie jestem pewien. O kurwa. Harzem spać. Znaczy no ja rozumiem, że ten. Nie. Przede wszystkim gram na Switchu i raczej nie będę miał możliwości ogarnięcia jakiegoś patcha moda czy czegoś. Ja nie mówię, że jakby chęć, I guess, tego, że Blue Remaster jest, czyli jak się make jest zła, po prostu moim osobistym zdaniem... O, widzisz, o. Tutaj można. Okej, okay, dobra, I see. Po prostu moim zdaniem to jest I to już sobie mogę spokojnie spaść, kurwa. Uważaj, jeszcze jest fragment! Wiem. Oooo, oh, jest, jest. Nie martwcie się, yes. Będzie tylko gorzej. To znaczy na pewno kilka rzeczy można poprawić, na przykład z takim ewentualnym X5-kowym Maverick Hunterze. Au, 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 ten pokój, albo zrobić lepsze lasery. Konne słabość Twintu? Nie, tutaj jeszcze wersję z Shadowkena. I jest bardzo łatwo tym się wpierdolić prosto w niego, więc nawet nie próbuję. Aha. W zależności od tego, ile razy nasz wspaniały kolega zamieni się w maszynę Wailego, tym gorzej będzie. Może się. No Shinji przecież używa też koncept, to jest legitny tech. Nie rozumiem problemu. Wiesz co jest chyba absolutnie najgorsze? Co? Że po śmierci się i tanki resetują. Jak to resetują? No ta... Znaczy... ty... Słuchaj, czekaj. Generalnie mam wrażenie, że powinien mieć ich więcej, tyle ci powiem. Też mi się tak wydaje. O! A kurwa mać. Au. Mały kontakt, dymecz! Przedobrzyłeś, Imo. Powinieneś po prostu się skupić na tym, żeby przeczekać tę fazę. I mean, ta faza może trwać zdecydowanie za długo. Okej, okay, co pierwsze wysiądzie? Moja motywacja do gry, czy mój kciuk? By the way, to było 0-3 w killach, co właśnie 3-3. Nice. Ciekawe na ile to jest zamierzone, a na ile niedopatrzenie. Wydaje mi się, że jednak niedopatrzenie. O! Cóż za wspaniałe miejsce!
Nie sądziłem, że powiem, że jakbym próbował go tam trafić, to bym się wpierdolił w ciało, więc daje im pół HP. Też mi się tak wydaje. Ja bym grał ich, ten muszę do niego podchodzić. A mnie nie zaprzeczę. Ogólnie endgame X5 jest dużo łatwiejszy X-em moim zdaniem. O ile cała gra jako taka dużo łatwiej przechodzi się zerem. Masz inne wrażenie, że jestem teraz na hita, jeżeli... Właśnie, ostatnio chyba tyle samo razy obezwa i został mi jakiś pixel HP. No. Najgorsze jest to, że tak jak raz oberwiesz, to bardzo ciężko jest potem wejść na górę. Czasami ma też ten wspaniały patent. No a propos. A propos. Ajajaj. No to sobie poczekamy, nie śpieszy mi się. Znaczy, no generalnie jestem na hita w tej chwili, tak? No. Bardzo byłeś niezdecydowany do tej chyba. Trochę tak. Znaczy no generalnie zdobywanie partów w X5 wymaga wiedzy tajemnej. Trochę true. Nie, żebym narzekał na system partów w X5, cały czas i twierdził, że w X6 jest lepiej, pomimo że można pewnie nawet nie tracić rzeczy. No ale przynajmniej masz szansę je zdobyć, I guess. Myślałem, że to może. Zajem chyba to X8. Nie pamiętam, czy X4 grał z TMH. A o X7 to w ogóle się nie będę pojadał, bo w X7-0 to już jest w ogóle... X7 jest topolne samo z siebie, a 0 w X7 ja kurwa pierdolę. Sam jak czułeś się na tym zastanowić, mi to unikanie Devila jako tako w X-ach jest o tyle łatwiejsze i przyjemniejsze, że możesz kłócać. I wtedy tak naprawdę trafia ci tylko ten najniższy bloczek, tak? Tylko w X5 akurat jest ten problem, że ta obramówka, która zostaje, też zadaje tyle samo obrażeń, co zwykły kontakt damage. Więc masz tak naprawdę ten malucieńki fragment o tutaj do unikania. No ta rana jest po prostu bez zębienia zrobiona. Au. Spróbuję mu jak najszybciej obrażenia wciskać, żeby jak najkrócej musieć spamować skakanie po ścianie. A propos. Zrozumiałe. A propos. Najlepsze jest to, że do rytmu też tupię sobie stopą. Błagam, nie zmieniaj się maszynę. Nalegam. Czy ja wymagam aż tak dużo? Ech. Okej, okay, zobaczymy jak długo będę musiał czekać, aż on... Przeciekaj, kurwa! Zrozumiałem twój argument o tym, że on może, że to może długo trwać. Nie byłem uparty na tym, że masz czekać konkretnie, no. Szczerze mówiąc, to ja się nie jestem nawet pewien, czy on w ogóle wychodzi z tej formy. Czy to jest losowe, ile razy będzie przeskakiwał. A. No jeszcze zdążyłem obezwać. Ech.
Nie, no ta walka jest absolutnie niewybaczalna. Nawet nie wiem, czy Nightmare Mother jest takim bullshitem jak to. I powiedziałbym... Ha. Znaczy Marcin, nie wiem jaki ty masz problem z Endgame'em Zero, tylko niekoniecznie jest chyba związany z takim czysto gameplayowym podejściem, tylko bardziej z designowym podejściem. Chyba, że z gameplayowym masz podobny. Wow. Wow. To jest w sumie ciekawe, że... Ała. Serio z tym hitboxem? Uważaj. Please be good. Nie wiem, czy to mi wystarczy, żeby przeżyć... Znaczy, wydaje mi się, że dzięki temu mogę przeżyć... Czy właśnie to... Auf. God damn it! Nie, nie ma turbo dla skoku? Nie. Chyba. Mogliby wprowadzić. Wydaje mi się, że starsze Mega Meny mogą mieć turbo, bo wiesz, one nie miały tylu przycisków, tak? No to jest prawda. Ja tutaj chyba jedyny przycisk, którego nie mam obłożonego, to L2. O, proszę. Dajmy sobie spokój z tym gównem, zagrajmy coś lepszego. No, jak już zacząłem, to przecież przejdę, tak? Mi ciebie szkoda po prostu, że ty musisz to grać. Jest naprawdę szkoda po prostu. Spokojnie, potem mogę odpalić F7. A to wtedy już mi ci nie będzie szkoda, bo po prostu znam, że zgłupiałeś. Najgorsze jest to, że jego słabość tak naprawdę zadaje mu mniej więcej tyle, co Spin-to-win. A przy okazji nakłada mu dużo więcej klatek nieśmiertelności to raz, a dwa, że jest idiotycznie łatwo się wpierdolić w jego hitbox. To też to zresztą aż zademonstruję. Dla memów. Okej. Okay. Case in point. Przepraszam, ile to bije. No, kontakt damage z Shadow Devilem zadaje mniej więcej pół HP. Nie jestem pewien, czy ponad, czy nieco mniej. Dlatego generalnie powiedziałbym, że używanie słabości zerem na Shadow Devila jest bardzo ryzykowne. Kontrproduktywne. Znaczy ja mniej więcej jestem w stanie wyczuć, gdzie jest to miejsce, gdzie mogę stanąć, tylko nie zawsze da się go trafić tą słabością. Aha. Czuję. Daje się na normal, ale ja nie wiem ile mam HP, TBH, więc... O! Fajne miejsce na to okres się pojawiło, nie powiem. Gdzie? Nie no, dla speedrunner to idealne! Ajajaj! Ciekawe czemu? Nie wiem. Bardzo 32 plus 2 za każde ulepszenie. No czyli teoretycznie powinienem być w stanie przeżyć dwa kontakty z Shadow Devilem. Tak naprawdę. A mam wrażenie, że mogę mieć z tym problem. Gdzie to oko było? Na nodze. Tam na samym dole. I tutaj, gdzie on ma swoją prawą nogę. Nie widziałem. Ja niestety widziałem. Czemu mam ten gigatek?
Ciekawe, czy ja tak mózgowych dodaję. Nie wiem, czy chcę sprawdzać. Nie, czy... A, nie, dobra, nie ważne. Hmm? Nie, bo zastanawiam się, czy przy tym drugim szlocie z graczem mógłbyś go jeszcze trafić. Wiesz co... On tuż po tym, jak drugi ja strzela, się chowa. To nie jest tak, że on zostaje jakoś specjalnie długo. Tego też ten. Tego też nie kontynuowałem nawet myśli, bo nie miałem świadomość, że może tak wyglądać. Też się odnę udało na to. Zatem no mówię, no ja generalnie muszę bardziej unikać wystrzału po tym drugim, tak? Aniżeli próbować jeszcze kierować na niego. Bo jakbyś nazwał do chyba tylko skivera da się bić na tym stopie. To bardzo szybko szkoda. Pamiętaj, gdyby boss udało się bić na załodę, to podejrzewam, że byłoby to łatwo. Za łatwo! To co, Wiley? Jeszcze nie. Oj, tutaj chyba nawet nie musisz próbować tego. Teraz musisz, ale... Imo niepotrzebnie próbujesz za pierwszym razem pod nim się zaszować. W sensie... Nie masz potrzeby, a chyba to oko się spawnuje bliżej lewej strony, czy to też jest stosowe? Stosowe. No, cóż. Ale na pewno nie musisz za pierwszym razem pod nim przeskakiwać. Tak daję odpocząć moim palcom. Ale tego już nawet nie próbuję, bo... Mówię, za mało miejsca jest na środku, moim zdaniem. Mhm. A, tak. Gwen to Nui, right. Był ten mem. A tak, bo ten, bo przecież ona ma te nożyczki. Jak no i skill na chwilę. All the Gwens! Kill the Gwens! Kurwa, no! Już? O, cóż za wspaniałe miejsce na nogę. Znaczy na oko. To możesz po prostu hyper-slashować. Nie mogę już hyper-slashować, przypominam. O Jezu, zrozumiałem. What a shit. Nie no... Możesz, tylko chyba timing musi być... Znaczy no... Timing jest raz, dwa, dasz raz, dwa... Ciężko jest to wyczuć i podejrzewam, że speedrunnerzy mogliby. Marcinie, nic, absolutnie nic. Nic się nie ominęło, jakieś tam 2-3 próby, że Shadow Devil miał 15% HP, ale nic pamięta. Jeżeli to jest najgorszy X. Czystosty. Znaczy... To nie jest najgorszy, cały czas jest nie X7, okej? Okay? Najlepszy X7 dla mnie bez dwóch zdań. Cześć, oczywiście, no what the fuck. No, to... Nie, to no nie możesz honestly mówić, że X6 jest lepszy od X1. Powiedziałbym od każdych stresowych, ale ty masz hateboner na X3. Znaczy, mam hateboner na pierwsze 3 etapy X3 i cały czas to powtarzam.
No dla mnie X1 to jest kwintesencja. To jest wszystko co najlepsze, bez jakichś... Wszystko jest tam więcej niż solidne. To jest coś takiego dla mnie. Zawsze mi się bardzo przyjemnie w X1. Nie, no to jest gra, która wszystko zrobiła dobrze za pierwszym razem. Tyle. Jeden z niewielu Megamenów, który ma przyjemność o sobie to powiedzieć, by the way. Nie wiem czemu sobie gadaje, że Mega Man 1, Mega Man Battle Network 1 albo Star Fox 1 mają ze sobą problemy. Bo 0-1 moim zdaniem też jest spoko. Aha. Nawet jeżeli są ludzie, którzy się z tym zachowaniem nie zgodzą. O, i tu masz dobry vintage point do ataku. Tutaj już musisz się przeslajdować. Tutaj jeszcze... No dobra. Okej. Okay. Jest! Easy katka. O, holy shit. O 14 zaczęła się pewna ustna schemia, typy nadal piszą, żeby następną stopa poszła. Ile was tam było? Wow. Widziałem jakieś 999, tylko nie byłem pewien, czy to było... Czy to był czas na przejście etapu? Najgorsze jest to, że chyba tak. A w sumie obrażenia też mogły być jasne. Nie pamiętasz, w którym etapie był czarny zero, prawda? Czy w drugim, czy w trzecim? Chyba w trzecim, ale głowy nie dał sobie uciąć. Trzeci. Był przed X-em. Był taki korytarz, trzeba było chyba spaździć na dół, nie? Nie wiem, czy to było łowi, ale... Znaczy ja mniej więcej kojarzę, tak? Tylko jest dużo miejsc, których to powiedzmy dałoby się stosować. O boy. Jak to dobrze, że Ganzerem. Imagine. No zero ładnie może zbypasować problemy wynikające z tej... tego segmentu. Imagine segmenty platformowe postacią bez double jumpa w grach, które mają double jumpa. Nie żebym szkalował MMNB. Chyba wszyscy szkalują Mega Mana i Bass w platformowaniu Mega Manem. No. Nie? Mam nadzieję, że mnie nie pierdoli na początek etapu, jeżeli zginę gdzieś. Tutaj? No chyba tutaj. Tutaj mógł być checkpoint i kojarzę, że ten segment się absolutnie chujowo przechodzi. Zwłaszcza jeżeli ja pamiętam, nie umiem robić rzeczy. Zdarzenie mi są cięcia jak na tego zerem. Nawet nie na co wpływają rangi w ich piące. No dalej. Come on! Ajaja! Fajnie było mieć jakąś zasięgową opcję, co nie? Na tego typu przeciwników. Co nie? Znaczy, Mega Man 8 jest po prostu... jest nieofensywną grą. Nie jest wybitna, ale też moim zdaniem nie jest zła. Jest po prostu takim... średnim najeżdża platformerem, nie ma nic złego do powiedzenia moim sensie, ale to się ma nic jakiejś przesadnie. Czy mogę się nie trzymać pierdolony tego ścian? No ale X5 ma mnóstwo problemów, które moim zdaniem trzeba punktować. Mam wrażenie, że ludzie właśnie... Nie mam wrażenia, że X5 jest niepotrzebnie szkodzony. Mam właśnie wrażenie i ja się zaliczam do takich osób też, że X5 jest nadmiernie chwalone albo... są po prostu pomijane pewne oczywiste wady, które tutaj występują. Pewne oczywiste niedopatrzenia i problemy w projektowaniu poziomów. Jezu. A ja ci się indziej proponowałem, co możemy zacząć w soboty, co możemy robić. Ale nie, ty chyba chciałeś zagrać X5, to teraz się męczy. Nie chcę wiedzieć, co tutaj się dzieje.
ściana chyba cię wyhamowuje po prostu. To nie trafia, prawda? To nie trafiło, prawda? Oczywiście, że nie. Na co ja kurwa liczę? Co nie tak było z X2? I moim zdaniem X2... Chyba... Wy mieliście jakieś takie duże problemy. Ja nie pamiętam, czy ja miałem problemy z X2 duże. Wy chyba mieliście spore. Jak był wyścig. No ja mówię, mogę źle pamiętać po prostu. Może być tak, że nie mieliście w ogóle problemu z X2. Albo wszyscy mieliśmy w równym stopniu. Nie, bo zastanawiam się, czy Lego, czy Marcin. Ale jedzie. Max Verstappen. że Marcin szczególnie mocno narzekał na... Mam takie pytanie. Czy... W sensie, to jest legitne pytanie, bo ja nie wiem. Nie jestem pewien, czy mogę potem skakać. Czy możesz daszować po tym? Do góry? Wydaje mi się, że nie. Możesz spróbować, no. W sensie... Nie wiem, czy się da też, ale... Mi się wydaje, że możesz. Właśnie, też mi się wydaje. No ale to nie jest nic na pewno. Ale... Ja w X5 nie jestem wiarygodnym źródłem informacji, okej? Okay? Nie, przyzwyczaiłem się. Mam pewien szybki dole w kolce. Bo... Halo? Trzymam... Przycisk od deszcza? Zero brando. Uuuuh. Co nie tak było... Ale nie rozumiem, dlaczego my teraz tak punktować, co było nie tak z każdym miejscem. Skoro już narzekamy na wszystkie po kolei. Ja jestem w pełni świadom, że moje postrzeganie X4 jest spaczone przez Hyper Slasha i granie zerem. Nie wiem, o co ci chodzi. A, bo Hyper Slash zdecydowanie ułatwia mnóstwo rzeczy. Owszem. Zacząłbym się martwić, gdyby tego nie robił. Mam wrażenie, że ogólnie X4 jest w... Można. Się okay. Czyli to pomaga na pewno. Tak. To wiele pomaga. Zdecydowanie. Tutaj nic nie było. Mamy bossa, robimy progres. Znałem też jako progres. Progres. Biorąc pod uwagę, jak wygląda ten fragment pomieszczenia, to nie pomyślałbyś, że to będzie jak The Bangda. Albo po prostu zapominam, że on jest tutaj niższy niż jest. Jak leniwym można być? Tutaj jeszcze nie było kolców, ej? Były, oczywiście, że były. Były, takie... jeszcze później będziesz miał kolce... wychodzące na... z boków. Tak. Nie wiem, czy tej słabością nie był... dash? Wydaje mi się, że tej kulki w ogóle nie można było atakować ognisty. A. Że je muszę było oczy niszczyć. Ale nie pamiętam, czy kulka nie była... Ma cztery oczy. Jeszcze potem będzie to trzecie czerwone. Teraz będą kolce. O, oho. A nie, nieważne. Jest Geralt. Byłem pewien, że jakiś się bontodem z jedynki mnie spotka zaraz. Holy fuckers! A wiesz, na co się w ogóle nie mogę doczekać? Na rematcha. Na Grizzly'ego, który będzie trwał 3 godziny. Ech. O! Ultimate Buster! Grał całą grę zerem! Ultimate Buster! Czy Ultimate Buster... Jezus, we're losing him. By the way, czy Ultimate Buster nie jest... to nie jest ten upgrade, który pozwala ci po prostu cały czas strzelać naładowanymi? Może... To mnie bardziej zastanawia.
No nie, czekaj, upgrade zostaje sobie dla wszystkich, bo po prostu był zaznaczony na czerwono i się zastanawiałem, czy to nie jest przypadkiem upgrade dla tego, dla X-a. No nie, nie, upgrade to załadowany. Czemu masz antivirus garda wgranego? Dopiero co go wcisnąłem. Ale już i tak to mi skierowało. Speedshot. Czy w tej grze to ma bastet? Ma, jak pójdziesz do pierwszego etapu. Czy ja nie byłem zajęty w pierwszym etapie? Nie, bo masz full armor. Hej. I tutaj musisz teraz pilnować, żebyś wziął tego M0. Spadnę. Chyba potrzebuję czegoś. Jeszcze nie wiem czego, wybielacza, alkoholu albo jakichś innych niedobrych rzeczy. Kopium. Opium? Kopium. Cześć, ty też mi mówisz, że... O mój Boże! Ten głupi atak nie dość, że nie pozwala mi też kancelować, to jeszcze ma delay taki okropny. Ja pierdolę. Ha. Żeś nie umierasz. Oh boy. To chyba tu gdzieś było, nie? Tak mi się wydaje. Jedyne co w miarę pamiętam, to że to była lewa ściana. O mój Boże. Ten skok. Chyba tu. Mam ochotę powiedzieć, że tak. Ewidentnie nie. Nie, to było tam dalej. O ścianę dalej. Widziałem nawet ten kawałek, ten... tego. Ten tego. O nie. Ten teges. Szmeges. A odbijanie się od ściany w X-ach. Ha, ha, ha. O kurwa, ten jumper dół. Ulala. Chłopco, nie umie grać. Kurwa. Przypomniałem sobie właśnie, jak durne są skoki z tym. Z jumperem. Lewa ściana. Tak, lewa ściana. Bla, bla, bla. Card game, bla. Cześć, przybrałem właśnie afroamerykański kolor. Jo. Co nam daje Ultimate Armor dla Zero w tej grze? Mniej obrażeń, więcej obrażeń? Coś ten deseń. Cieszę się w ogóle, że zrozumiałeś, o co mi chodziło. No mniej przejmowanych, więcej zdawanych. Tak. Mniej obrażeń, więcej obrażeń. Bla, 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 przestań być zawiesowany, Zero. Bla. Bla, 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 jestem czarny, bla. Bla, 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 muszę cię usunąć, Zero. Oso, dalej jeden z najlepszych boss motywów w całej serii i chuj. Ja wiem, że ludzie mogą mówić, że jest overrated, ale ja go uwielbiam. Czuję się bardzo ambitny dzisiaj. Nie, to nie Zero. Im Buddy Double Cliff mnie polubił. Nie. Nie spodziewałem się, że użyjesz Soul Buddy. A. O nie, mieliśmy tutaj pełne HP, leżymy na ziemi, a teraz nagle pojawi się znikąd nikt inny jak sam Sigma i spuści nam w pierdol. A tak naprawdę to nie. Motyw.
Najbardziej overrated motyw to Wild 1 z Mekana na dwójki. Najbardziej overrated motyw to One Wing Dangerous z Mega Mana 7. Tylko tam było dwóch lifesaverów. Dobre pytanie, no bo... No moi, bo... Moim zdaniem najbardziej overrated jest Dancing Mad z Mega Man X6. Oj, nie, Dancing Mad jest underrated, zdecydowanie. Wiem. Dla mnie Dancing Mad jest kryminalnie underrated. O, czy to czas na banger? Czy to czas na bob? Tak. Czas na bob! Tylko czekam, aż się okaże, że spadnę w dziurę jakoś. A nie, przepraszam, to tylko ze. Boję się, że przez jumpera będę się wpierdalał w te kolce, by the way. Chciałbym, żeby ten motyw leciał podczas rematchy. No. Oh boy. Ale to jest beat, tego trochę można by to poprzerabiać delikatnie i by z tego całkiem dobry Eurobeat wszedł. Kolce w dużej mierze uniknięte. Nie wiem co to za kulki, ale mi się bardzo nie podobają. Tak, to jest bandier motyw. Szkoda, że jest tylko w tym etapie! Już tutaj było, prawda? Yep. Życie. Ha! Jest Nobelon! Mam ochotę zapytać, gdzie jest Grizzly, żeby najgorszy mieć głowy. A nie jest Grizzly. To będzie Skiver. Poziom 96! Pasek HP Donatu! Zabijcie mnie! Ej! Spójrzcie, jak fajnie szybko ich HP-ki schodzą! Oh baby. Dobra, zacznę teraz po ukosie. No i nie, tylko po ukosie. Storm Eagle! It's Storm fucking Eagle! O nie. Mówię, nie mogę się doczekać na Grizzly'ego, bo tamto doskonale wiem, jak długo to zejdzie. I chcę ogólnie ma bangierową muzykę. Ciężko mi wpisać motywy, których nie lubię w X8. W ogóle bardzo mi jest przykro, że... Boże, który to był motyw walki? Z Lumine chyba. Był taki motyw, który przerabiali na SNES-ową modłę. To chyba drugi, ale wiem, który jest drugi. Jest mi bardzo przykro, że w oryginale on jest... On w SNES-owej brzmi tak dobrze w takim tempie, jak jest, a w oryginale jest taki wolny w porównaniu. Znaczy, dla mnie tak brzmi dobrze. O boy, czy to mi idzie... True Sigma Battle, okej. Okay. No to ten. Znaczy, nie no, bo ten motyw z Lumine też kojarzy w SE tej SNES-owej. A, ale wiem w takim razie o co chodzi, bo rzeczywiście ta SNES-owa wersja motywu Sigmowego była szybsza. Tak, tak. I mi się to bardzo podobało. Kwy, te to elektryczny Wix 8. Kwy, to był elektryczny Wix 8. Swoją drogą przysięgam. Fakt, że gra tak powalnie, jak używamy Spin to Win'a. Ej, Shinji. Hej. Powiedz ci zabawną rzecz. Coś o G to prawda? Tak. Dajesz.
Rekles wyrwał 5 banów, w sensie no 5 banów szafkę na ADC poświęcił. Ja pierdolę. Czemu? Znaczy się no, Lucian to mid ban teoretycznie, ale... No tak. Ale to jest Senna Tristana za jaj Vayne. Ej, to co? Dinozaur. On już nie HP, by the way. On nie HP, by the way. Ha. No, what? Miał dosłownie jeden HP. Jezu. Nice game. Znaczy wiem, że to wynika z tego, że bossy mają na tym poziomie bodajże 128 HP, więc... Cóż, chwilę zajmuje, zanim się je zdejmie. To wciąż nie Grizzly. Czy ja padę do Grizzly'ego, pójdę ostatniego w takim tempie? Dracula! I'm coming to your castle. Wow. No ale lata się. Co nie? I post-classer the dominance. Zostaw mnie. Dobre pytanie. Tak, to była jego słabość, która... O, baby! Jezu. Słabości mi zbierze. Ale on tu lata. Co nie? Niesamowite. Chłopca lata. Boże, ten boss jest bez sensu, jest tak beznadziejny. No. O co mu chodzi? Mój ulubiony memowy film z Castlevanii to A Day in Dracula's Life Kaeto Kuna. Nie, mam wrażenie, że on w tym samym filmie występował 3 razy w sumie na YouTubach. Raz był dobrze zrobiony, raz był strasznie zdesynkowany, a teraz jest potem zsynkowany jakimś magicznym cudem. Ty naprawdę pójdziesz do tego, do Grizzly'ego jako ostatniego. A, to wychodzi. Co ci jeszcze zostało? Ten. Adler. Te. Adler i Grizzly. I chyba tyle. Łącznie z tym. Mam wrażenie, że jeszcze mam 4 bossów. Licząc z tym, którego teraz bije. Co jeszcze? A, sorry, Waylon jeszcze. No to tak jest, nie. Teraz ma Waylon. Co, to już co, nie dziwię się, że jak jest jakiś any percent, nie wyznaczają kategorii King Ash. To, że ludzie robią ostatnie tapy X-em. Zwłaszcza, że z tego co pamiętam, ten większość endgame'u jest załatwiana nowa atakiem. Czy jak to kolejstwo się nazywało? O! Zaraz wracam. Zaraz. Ech. Lubicie nie zdawać obrażeń bossowi? A i przynajmniej o tyle dobrze, że trzecie cięcie coś dodaje. Oh boy, czas na prawdziwą zabawę. Gamma Sigma ciężki do zrobienia dasz kancel. No w sumie tak! Nie jestem w stanie zaprzeczyć. On tak wolno skacze, że się nikt nie wytrzymuje. Podejrzewam, że przynajmniej po części to jest połączenie tego, że ja go atakuję i on skacze. Przecież na jedzenie z mikroskopy się dostałem co na nich.
No to jak możesz nie wiedzieć takich elementarnych rzeczy? Są tam mikroorganizmy. Tak było, nie zmyślam. Dobra. Spin to win czy nie spin to win? No to jest pytanie. Spin to win, co to robię za pytanie? Ty czekaj, tu nie zgadzasz, Inji. Okazało się, że to trzecie cięcie zadaje zaskakująco dużo. Ho. W ogóle, czy... twoje? Tak. Czy to nie jest tak, że on tutaj miał dwie platformy jeszcze w normalnej walce? Cześć Sylwio. Cześć Sylwio. To co, siedzę godzinie na Gamma Sigmie? Nie, kurwie, nie, dobrze? Dupa, dupa, dupa. Tak też, ja już, ja pamiętam jak tak ostatnio mówiłeś, jak to się skończyło. A ja pamiętam jak ty mi doradzałeś, jakie są słabości, albo do jakiego bossa iść. Fuck off. Oj, mate. Na spotkaniu AA albo aż. Nowi czytelnicy. Cóż za ambitny i wymagający boss. Co nie? Zdążę? Nie, nie zdążę, nie chuje. Chociaż... O, on ma dosłownie 1 HP! Już nie. Jakby się z nim normalnie walczyć, to ten MP, że się nie da. Nie wiem, o co ci chodzi. Czy Sigma miał własny etat? Kind of. You can skip everything! To nie są rzeczy, które były u tego, u Pikoka 4, przypadkiem. Może? Bo tak mi coś świta. Właśnie, o, Shinji, miałem do ciebie pytanie. Tak? Bo ostatnio intensywnie rewatchuję Ewangeliona na Netflixie. O mój Boże. I... O mój Boże! Raz, że bardzo mi przykro, że zacenzurowali Flaming the Moon. No, a dwa, że czym jest... Boże, zapomniałem nawet jak się nazywa, ale jest taki, nie wiem, owad to jest coś, które się nazywa def bodajże true do kwadratu, czy tam def true 2, nie wiem co to jest, bo wiem, że jest def and rebirth, coś takiego. A do tego co mówisz to nie kojarzę. Nie wiem, nie jestem w 100% pewien, czy to nie jest jakiś director's cut dwóch ostatnich odcinków albo coś w tym deseń. Bo się zastanawiałem, czy po prostu warto to obejrzeć, czy po prostu obejrzeć anime i od razu enda później. Jak ambitnie się czuję? Tak. Tak? Tak. Okej, nie. Bo zastanawiałem się, czy stamtąd bym zrobił skok z Jumperem. Paweł Jumper! Dobra, teraz czy pamiętam jak się walczy z Sigmą? Czy pamiętam jak się walczy z Sigmą? Czy pierwsza forma to nie był Lightsaber Sigma? Tak, ale nieco inny. A nie, on trochę inaczej faktycznie, pamiętam już. Znaczy już nawet nie chodzi o to, że inaczej wygląda, ale też inaczej się z nim walczyło. Mhm. Znaczy przez pół walki chyba ma wrażenie, że on miał po prostu dwie fazy w pierwszej fazie. Tak wiem. No to jest identyko. A to źle pamiętam. Czy on miał jakiś taki nieprzyjemny atak później? Nie, to on dużo zadaje jak na to, że mam czarny armor. Oh, and he's gone.
I tak szczerze mówiąc nigdy nie pamiętam. Czy ja kurwiłem na to, że Zerem się nie da zabijać tych jego łapsk, czy Xem się nie da zabijać jego łapsk? Wiem, że na jedno z tych kurwiłem. I nie pamiętam nigdy na które. Sigma, pokaż się. Demotyw też jest bardzo dobry. Jest bardzo, bardzo... przekazujesz, to ma być ostateczna walka ostateczności. The ultimate showdown of ultimate destiny. Jak patrz na to... Patrz na to, sam nie wiem. Ale to było chujowe do unikania. To są kule od Waylego. Znaczy nie, one po prostu bardzo... I się specyficznie unikało i jak zwykle musiałem o tym zapomnieć. A propos. Wiesz co, ja na razie się pouczę po prostu jak to walkę się robiło. Joy. Bo mógłbym użyć tego. Septanku, bo mam dwa pełne. Ale o mówię. Boże, Reckless 4 kile w 9 minucie. Kula od Waylego za 10. Czyli co mówisz, że G2 szybkie 3-0? Znaczy jest 5 do 5 w killach. Item. Mówię, oni zdropują na pewno jedną grę przynajmniej. Darius jest w ogóle na topie. Co? Darius na Fiona. No i to nie brzmi jak coś złe. Jestem idiotą. Darius muszę chodzić z tym granem, więc nie w LPL-u. Jezu! Czy mógłbym przestać lepić? Nie. O boy, to było coś kolejnego. To jest ten atak, o którym myślałem. Nie kucasz przy tym? Przed tym? No właśnie chciałem. To nie kucnęło mi. A teraz to już tak chyba nie ma sensu kontynuować dalej, bo Gamma Sigma cię zabije. Co, nie wierzysz, że na takich apekach wygram? Nie wierzysz, że nie zdaję perfektana? Nie. Masz rację. Chyba pseudo 3D typowy dla PS1. A mi... To jeszcze nie wygląda aż tak strasznie, jak co po niektóre pseudo 3D rzeczy potrafią. Dobra, tam. Nie. Dobra, to. Teraz to się tak robiło, tu się tak. Nie tak się daszowało. Znaczy, tak się... Stamtąd się daszowało, ale nie tak się daszowało. Coś tam sobie przypominam. Ale tylko coś tam. Sevita w głowie, czemu nie mogłeś tak jechać na wyścigu, I know, right. Czy ty grałeś X-em? Nie. Czym ty grałeś na wyścigu? Chyba X-em, no właśnie. Raz, dwa, trzy... Wow. Chłopie! To był chujowy atak. Czemu nie mogłeś tego wcześniej używać? Czy ja nie wiem, co mogę złapać? Nie wiem. Nie chcę sprawdzać. Nie masz septanków. Mam septanki, ale w momencie, kiedy mam jeden piksel energii zaczynając walkę z Gamma Sigmą, to nawet nie próbuję ich używać. Coś na, jest. Na razie wolę sobie po prostu poprzypominać. Zwłaszcza, że z tego co pamiętam, to... X5 jest o tyle dziwne, zresztą wydaje mi się, że to nie tylko X5, ale też inne X-y, że w X-ach ogólnie jest ten głupi motyw, że jeżeli jest apteczka ta duża, taka jak przed wejściem do pokoju Sigmy, to, że ona regeneruje praktycznie z... Znaczy, tyle co najmniejsza apteczka, jeżeli chodzi o to, ile saptanka regeneruje. Dobra. 2, 3, 4... Dash... Tutaj powinien dash, znaczy. I wciskałem dash. Mówię, mam wrażenie, że powinien chyba się w końcu pokusić o to kontrolę.
Dobra, zróbmy to na spokojnie, tak jak powinniśmy. Tak, potrafię czasami włączyć myślenie podczas gania, ale tylko czasami. A on spada? Naprawdę? Co cię trafiło? Właśnie chciałem wiedzieć trochę. No come on! Znaczy, cieszę się, bo daj mi więcej czasu na atakowanie, ale... What the fuck? Od czego zależy? Czy on będzie... dalej skakał po ścianach, czy nie? Cześć, Szafirku. Cześć, Szafirku. No i to jest na przykład podejście, w którym byłbym skłonny użyć septanków, jeżeli nie będę strasznie delikatny na początkowych fazach tej walki? Bo wiem doskonale, że jeżeli będę DLP na początkowych fazach tej walki, to nawet nie ma o czym dyskutować. A propos. Au. I tak, jestem niemalże pewien w tym momencie, że to... tym... że to... X-em się łatwiej niż czuło te głupie łapska. Aha. Nawet nie pamiętam sobie jego osobowości, że... chyba... czekaj, one dopiero apteczki? Ciekawe. Jak wydać? Się spieszyłem. Łapskę wracają. Tam by mnie zmierzyło, jakbym tam został. Ta walka jest strasznie chaotyczna przez tę łapskę. Łapska sigma są dummy fake. Boże! O, zaczynamy zabawę! To Jakub kwadrat P! Au, dobra, przynajmniej długo mnie nie trzymały. Dostałem właśnie dwa hity naraz. Dobra, gra. Nie chcę wiedzieć, jak do tego doszło, to trochę. No, on się schowa, znowu kwadraty. A nie, łapsko. Aaa, Boże, ono tak działało. Jezu. Cześć, czy to się dało? Tak, dało się. Właśnie nie pamiętałem, czy to nie był sposób na unikanie tego. Maszowanie. Powinien się przyzwyczaić, że sposobem na unikanie rzeczy jest maszowanie. Kwadraty? Nie. A, czyli tu nie będę. Czy mogę? Nie. Dziękuję. You got a new Hunter medal. All right, it's over. It's over! Is it over? Not till the fish jumps. It's over. Cóż za wspaniała gra! Ja nie wiem, jak można grać tak wspaniałą grę! To co, Shinji, końcowe przemyślenia poprosimy. Czy na pewno muszę wygłaszać końcowe przemyślenie? Tak. Czy wiesz, że mogę je zażyć w trzech prostych słowach? No, X5 się? Tak, raz się! Jezu Chryste, tyle chujowych, designowych pomysłów w jednej grze! Honestly, to nie wiem, czy nawet ja bym nie wolał grać w X6, już tutaj jak patrzę po prostu na to, jak wiele was ma ta gra. X6 jest niedorobiony, ale designowo ma dużo dobrych pomysłów. Nie mogę tego samego powiedzieć o X5. Nie, mam wrażenie, że ludzie dużo bardziej szkalują X6 za to, jak ono jest zabugowane, a nie za to, jak ono jest designowane, moim zdaniem.
No bo owszem, w X3 są też głupie rzeczy, jak na przykład permanentnie dostatnie upgrade'y, z tym, że tam przynajmniej możesz, powiedzmy, wczytać zapis sprzed tego, sprzed etapu, to, tak? To, że nie, jak któraś postać potrzebujesz mieć partów, które możesz stracić, żeby przejść tego gate'a. Nie wiem, czy to Zero nie potrzebuje. Nie, Zero nie, to X chyba potrzebuje jumpera? Znaczy Zero potrzebuje jumpera. Aha. A X potrzebuje... X potrzebuje... Broni Wallfanga? Znaczy nie. X potrzebuje... którego... Nie pamiętam, czy to jest tak, że potrzebuje któregoś armora, czy jak jest w którymś armorze, to potrzebuje części, jedno z dwojga. Bo nas... Na 99% było coś takiego, że jeżeli nie używasz gliczy związanych z dodawaniem sobie wysokości skoku podczas giga ataku, to nie możesz przeskoczyć jednego segmentu, chyba jako Shadow Armor. I to jest o tyle upierdliwe, że właśnie jako Shadow Armor bardzo dobrze ci się bossów bije. A nie masz możliwości zmienienia tego armora między etapami gate'a, więc wiesz, myślę sobie fajnie, mam Shadow Armora. A nie, to w ogóle... Cześć, czy to nie było tak, że potrzebujesz Shadow Armora, żeby sensownie robić kolce u tego, u gate'a, a jednocześnie Shadow Armor nie mógł przeskoczyć w drugim etapie gate'a? Nie pamiętam. W każdym razie X ma strasznie... Inaczej, przychodzili niedawno w miarę ich szóstkę X-em i zdaję sobie sprawę, że pod tym względem taka jest strasznie zjebana pod koniec. To z tym się nie będę kłócił. Ja nie rozumiem, dlaczego tosty z masą wsadza nam usta rzeczy, których nigdy nie powiedzieliśmy podczas tego streama. Bardzo mnie to denerwuje. Ja tam X1 i X3 w miarę lubię. W ich czwórkę za dawno nie grałem, ale pamiętam, że nie za bardzo... Nie każdego X-a, który... Że nie za bardzo lubiłem. Nawet mogę grać w X6. Tak naprawdę nie chcę grać w X7, bo wiem, jaka to jest... Nie mam potrzeby, żeby przechodzić tego po prostu. O X5 wydaje mi się, że usłyszeliście wystarczająco dużo w ciągu tych dwóch streamów i widzieliście wystarczająco dużo. Ja ich coś lubię, nawet jeżeli wiem, że ma problemy designowe. Bo moim zdaniem problemy designowe w X6 nie wpływają aż tak źle na to, jak się w nią gra. Zwłaszcza, że sporo rzeczy, takich jak na przykład, nie wiem, potrzeba partów, żeby coś zrobić, jest tylko na ich streamie, tak? No bo na przykład ten fragment u Shark Playera, gdzie bez Hyper Dasha nie przejdziesz do sekundnej części etapu, tak? Aha. No to na normalu zrobisz to bez problemu, tak? To dopiero na X-team potrzebujesz partów. X7 będę szkalował po wsze czasy, bo ta gra byłaby może akceptowalna, gdyby nie była X-em. A X8 jest moim zdaniem jednym z lepszych X-ów, jak nie najlepszym. Więc nie jebać wszystko, co nie jest X1, zwłaszcza, że ja generalnie jestem z tych ludzi, które SNES-owe X-y są takie, no okej, no są, nie są super, nie są złe, więc tak jak wszyscy fanboy X1, to jestem bardziej takie, no okej, jest spoko. A X5 kurwa się. I najgorsze jest to, że niezależnie od tego, czy grasz X-em, czy grasz Z-em, to nie czuję, żeby to się zmieniało. Bo mówię, no w X6 grając Z-em czuję się bardzo dobrze, tak? Nawet jeżeli też są problemy typu, nie wiem, nie możesz tego, nie możesz zebrać czarnego pancerza, bo wspaniały design tej gry. Mówię, ja mogę sobie memować, że X6 jest ten złe, ale... Nie jest ono jakieś najlepsze, ale jak mam być szczery, to... Dziękuję, Sylwia. Jak mam być szczery, to nie wiem, musiałbym... Bo ostatni raz, kiedy przychodziłem X6, to było z tym patchem. Coś tam. X5 też można przychodzić tylko z patchem, Marcin. Nie mogę być za bardzo też wymierny w swojej ocenie, bo ja też... Przez to, że trochę speedrunowałem X6, to jakby mogę ją przechodzić. No daj, wiadomo. Nieco inaczej, więc... Nightmare Mother będzie zawsze dla mnie gigantycznym, koszmarnym problemem. Wolę Nightmare Mother niż Shadow Devil'a. Poza tym reszta gry jest w sumie nawet całkiem przyjemna do przechodzenia w speedrunie. Nawet ten etap gate'a ze zgniatarką. No tak.
tak, to nie jest wcale jakiś taki sad. Sam gate wcale nie jest jakiś problematyczny, honestly. Znaczy, najgorzej jest tak naprawdę chyba z samymi, powiedzmy, etapami gate'a, tak? Bo jest dużo miejsc, w których można się łatwo wypieprzyć na czymś. Mhm. Either way. Fajnie, bo znaleźć tą scenę, którą chciałem. Czy ja mam tą scenę? Mam tą scenę. O, cóż za wspaniała scena. To tak jak ja ostatnio, kiedy dostałem Hollow Knighta. Ale wiesz co? Mm. Jeszcze okej. Okay. Bo chyba muszę coś zrobić. Aha. Z racji tego, że skończyłem tą wspaniałą grę. Tak. Okej. Okay. Niech ja to znajdę. Niech ja to znajdę. Zdawało się, że gdzieś to widziałem dzisiaj, mnie to irytuje. Bardzo irytująca rzecz, kiedy człowiekowi się wydaje, że coś widział, ale nie może tego znaleźć. Chcę jebać tą wspaniałą grę. I tak, mogę odłączyć tego pada od Switcha. Bo przez chwilę się zastanawiałem, czy nie robię czegoś bardzo niemądrego. Odłączając go, ale przypomniałem sobie, że na szczęście ze Switcha już nie będę korzystał. Znaczy nie no, mam jeszcze wspaniałe gry na Switcha, takie jak na przykład Mega Man X7. Nawet nie próbujcie mi sugerować. Nawet nie próbujcie. Nie dam się przekonać. Tyle powiem. Nie dam sobie grozić. Mniej więcej. Either way. To po mnie jadą. Uno momento, por favor. To jestem ja w tej chwili 100%. Ja właśnie grałem, ja nawet nie widzę, nie ten... No, zobaczę. Ludzie tak szkalują w X7, że aż sam mam ochotę zagrać. Nie polecam generalnie. Jeżeli chcesz się przekonać, czy to jest dobre, czy nie, no to... Wiesz, no zabronić ci nie zabronię, tylko... Dajesz tego mógłby powiedzieć standardowe. Uprzedzałem. Czekaj, co? Co ja zrobiłem? Miskozy? Czy to się... Czemu mi to robisz? OBS-ie, przestań jebać mnie w tyłek. Either way. Piękny jest ten obrazek. Co? Mówię, że piękny jest ten obrazek. Szukałem innego, ale z jakiegoś powodu nie mogłem go znaleźć. Z rzeczy, natomiast które chciałem zrobić, to włączyć tą wspaniałą grę. I pewnie jeszcze byś chciał, żebym ci udostępnił, co? No. A. Fajnie by było, not gonna lie. Tylko w takim razie będę musiał jeszcze sobie czat wyrzucić gdzieś tam. Jej, Hakszwal, dobra gra! Bo w to już nie będę patrzył z tego, z OBS-a. Wolę nie ryzykować. Switch to non-mod settings. Czat proszę. Ta muzyka! Jezu, uwielbiam soundtrack z Rygo.
Ja to w ogóle ten. W ogóle uwielbiam Oriego, więc spodziewajcie się, że będę dużo piał. To też tak to było. A, czy czekaj, bot nie żyje? Set game? A nie, bo komendy. Raid. Coś tosty. Mój pas jest niepodłączony. Fuck! Ten wesem. Co się dzieje z muzyką, Marcinie? Powiedz mi. Bo ja się nie znam. Muzyka mi się liczuje. A ja w ogóle nie słyszę. Ja teraz nie mam streamowanego. Czekaj. Share screen, Ori. Bo się zrobiło share screen. Cześć, in quality. Aha. Okej, mam, tylko teraz nie słyszę muzyki. No bo nie jest sfokusowany, to teraz to ja nie słyszę. Okej. A teraz? Słyszę. Jest dobrze. Jest normalnie. Tylko, że wiesz, ja miałem podobnie, jak streamowałem Kingdom Heartsy, że ja słyszałem dobrze, Luna słyszała dobrze, a cały stream nie słyszał źle. Mhm. Nie, cały stream nie słyszał w ogóle. Znaczy, kojarzę to, że nie słyszał w ogóle, tylko ewidentnie Marcinowi się karta dźwiękowa psuje. Jezu. Ja? Szkalować ludzi? No, z ważnych rzeczy, czy jest tu coś, co muszę pozmieniać bardzo szybko? Czy, damage values. Oczywiście, że tak lubię widzieć cyferki. Language. Angielski? No, Willow the Wisp jest chyba po polsku, a Blind Forest jest po angielsku. Kontrolki. Okej, okay, leaderboardy, whatever. Game starten. Z czym to się je? What do you mean? Poziomy trudności zwiększają chyba tylko hub jakichś przeciwników. Chcesz się przenieść diska na scene? Poza tym możesz zmieniać poziom trudności w trakcie. Co masz na myśli, Sylwy? Bo chyba jestem zbyt mało przytomny, żeby zrozumieć twoją wiadomość. W każdym razie namówiłem Shinjiego, żeby ten zagrał w Oriego. Myślę, że... Mam nadzieję, że się spodoba, ale zobaczymy, jak będzie szło. Nie wiem, czy Wiki jest na czacie tu. Czy ja chcę wiedzieć, co tam się dzieje? Shinji grywalny moment, by the way. Co? To jest już grywalne. W sensie, to jest... krótki grywalny segmencik. O, to ja. Kurde, powiedziałem dokładnie to samo, kiedy zobaczyłem tę postać. Co ja ci mogę powiedzieć? No, w sumie to tu. Baymax, w sumie, o, no. By the way, 2-0. Zaskocz mnie. Jakie małe i urocze. Z pewnością jak cała ta wspaniała gra. Right. Right.
mu powiedzieli ludzie, kiedy zgrali Earthbounda. O nie. Haps. Tu dla ciebie pomarańcza. O mój Boże, mogę im skakać. Czy mogę tym bojać? Nie. I całe szczęście. Mam flashbacki z nim. Dormina. Mówisz, o czym mówisz? O tym głosie mówisz, czy... Dormin to jest postać Shadow of the Colossus, by the way. Jakbyś później nie wiedział. Swoją drogą, czy polecam zagrać? Nie wątpię. Wiesz, jak to mówią, tyle gier, które muszę kiedyś zagrać, tak mało czasu. Sokson, może mi jeszcze wpajesz, że nie lubisz backtrackować? To nie był najlepszy dungeon, ja przyznam. Znaczy, fabularnie był spoko. Zwłaszcza ta już końcówka. W okolicach Daltona i tak dalej. Ale jeżeli... Nie, by the way, nie wiem, czy to nie jest grywalny plan. Powinno być jasne i wyraźnie pokazane, że coś jest grywalne. Nie, oni chcieli chyba zrobić tak, żeby była seamless transition. Wejdę na górkę, wyjdę na dowyjść do przyszłości, wejdę z powrotem. Nasz narrator jest pretty lead. He's on fire. Subway item, okej. Okay. Itemy najważniejsze, wiem. Jestem okropny człowiek, ja na początku mi się wydawało, że to sobie iść na górze, to ktoś powieszony. Oh. Ajajaj. Przyszła jesień. No. Ale z Magusa zrobiłem stinky cheese. I co, dumny jesteś z ciebie? Co ci biedny Janusz zrobił? No. Jesień. No co no? Złota polska jesień, tak? To ja, kiedy próbuję w życie. Oli ma bardzo ładny, moim zdaniem, styl graficzny, prezentację w ogóle. Nie, nie, spokojnie, jedz sobie, to nie jest tak, że ja mam z głodu. Co nie? Taka to pokusy Jeden Kingsów jeszcze. Ogólnie Grand Strategy mają to do siebie. A jeszcze jeden rok, a jeszcze tylko jedną wojenkę sobie zrobię. It's hop, hop, hop. Ej, ej, o. Synniczej bracia? It's hop. Czy mogę być okropnym człowiekiem? Tak.
To dla ciebie pomarańcza. Zobaczcie, gdzie tak kiedyś skończymy. No jeszcze tylko jeden burger, proszę. No co, ty nie zjesz całej tej 60? O Boże! Wszyscy kiedy skończymy martwi. No, true. W sumie to co? Z drugiej strony, jeżeli śmiech to zdrowie, to ja będę nieśmiertelny. O cholera, jednak jestem potomkiem Aleksandra Wielkiego. Zapomniałeś przy okazji o Persji, w tamtych rejonach. Będziesz do końca życia zdrowy. Ale pani władza, ja chcę skakać, czemu nie mogę skakać? Bo jesteś głodny. Głodny nie jesteś sobą. Odej, zjedz Snickersa. Snickersi. O nie. Milkersi. Już widzę, jak się spieprzy tutaj i nie będzie mógł się podnieść. Ja szybciutkie za dwo. Aha. Dawaj, Ori, zesrałeś się. Bo? Nie wiem, jak możesz być taki niemiły, niekulturalny i niegrzeczny. Na samym momencie, jeżeli gra jest za głośno, dajcie mi znać, proszę. Mówi, żeby wstał, to wstaje. No i to już się zaczyna gra właściwa. Dobra, co my tu mamy? Mamy skok. Mamy literalnie nic więcej poza kierunkami. Mhm. Au. Nie wiem, czego innego się spodziewałem w sumie. A tak, to jest hard, więc ty chyba też kolce zadają więcej. Chyba, chyba. Co? Mhm. Okej. Okay. Nie wiem, jakiegoś brodu przecież mi nie chciało. No i mapę też masz pod którym, tylko nie pamiętam którym. Pewnie gdzieś pod... no. Mhm. Pad od PS czwórki ma to do siebie, że lewy dolny ruch touchpada to jest też... zazwyczaj. To samo co ten przycisk po lewej. Aha. Zastanawiam się, czy tam się doskoczyć. Ale chyba nie będzie mi dane tego sprawić. Ktoś tu jest? Jop. Smoky Light Container. Aha, czyli dostaliście jakieś ability points. Yep. Możemy sobie spadać. Czy ja powinien iść tutaj, czy na górę? Można. Sprawdzić zawsze. Ale możesz iść tam, gdzie możesz iść. Czyli wszędzie? Tylko nie tu? Oh boy, tęskniłem. Zastanawiam się, czy mogę to rozbujać jakoś. Wydaje mi się, że jeżeli tak, to nie jakoś bardzo... Holy shit. Wow! Było warto!
Wow. Oj. Szlak. I tak będę próbował wskoczyć tam na górę. Nie odciągaj mnie od tego. Nie zamierzam, jestem ciekaw. Wiesz, najpierw to muszę ewidentnie nauczyć się skakać. A że jestem... Dobra, nie dokończę tego. Bo jesteśmy na Twitchu. Wszyscy wiemy, co chciałem powiedzieć. Right? Oh! Znaczy, ja wiem, że to się da zrobić, bo już to zrobiłem wcześniej. Czy ja naprawdę z tego spadłem przypadkiem? Goddammit. No nie, tak na pewno nie. Tam nic nie ma, Shinji. A chcesz bana za backseating? Seik, wiesz co robić? Nie no, jestem... Powiem tak, Shinji ma dużo chorych, porąbanych pomysłów, które dosyć często działają. Co? Axiom? Właśnie. Nie, dobra, chyba nie da tego tak zbujać przede wszystkim. Chyba, że nie umiem w bujanie. No bo buję trzeba skokami z tego, co widzę. I to takimi skokami trochę ze spędu, bym powiedział. A od pewnego momentu... To jest kwestia tego, że... Nie jesteś w stanie, powiedzmy... Tak długo być w powietrzu, jak ta platforma jest rozbujana. Dobra, jesteś teraz tu. Widzisz, o co mi chodzi mniej więcej? Mhm. No, w Axiomie też mi mówili, że się nie da. A propos, Axiom, weź 2 na pecety! A propos, Hardcy za jak... 3-4 dni na pecety. Koktur na pecety. Jezu, tyle gier wychodzi na wiosnę. Co jest? W takim tempie nikt z nas nigdy nie zabiorę jego porządnie. Nie wiem, o co ci chodzi. Sugerujesz, że nie robię od jego w tej chwili porządnie? To nie ma szansy. Tak, ja nic nie będę ci mówił, sugerował, bo ja wiem, jak to jest. Kiedy chcesz sobie ograć grę pierwszy raz, chcesz coś wypróbować, a czat ci napierdala. Nie rób, nie tak nie powinno. Ech. To jest absolutnie najgorszy uczuć. A Shinji ewidentnie coś ten... Nie dam rady. Nie dasz rady. Dobra, lećmy na dół jednak. Tutaj nie przejdę, więc nie będę próbował. Zgaduję... Ale nie dasz rady. No, nie dam. Potwierdzam. Tak, woda jest tam. Sorry, backseating. Okej, to są... HP-ki. Mhm. Tego się nie da chwytać z tego, co widzę. Yep. Co tutaj w ogóle mamy?
Wszystko mają zablokowane póki co. No. Energy cell. Możemy zbierać i używać energii. Okay, no i teraz zapis. To jest ważna mechanika, mianowicie sam sobie robisz zapisy tutaj. I zapis kosztuje 1 energii. Czy ja bo robię zapis, bo zachowuję sobie energię? No. Ja ci w kwestii jakby konserwacji energii nie będę raczej to radzał, bo Nice. Okej, czy jak napełni nam się kółko, to będziemy mieli ability point? Tak, jak to jest to, co na przykład sobie całkiem cenię w Ori, bo... Nice. Dobra. Przy okazji zabranie ability pointów odnawia ci HP i energię. Aha. Dobra, to accessibility. I jak rozumiem, mam jeden i mogę sobie coś wydać. Tak. Możemy strzelać szamponkami przed naładowaniem. Pick-up flotują. Fajnie, że drzewko umiejętności trochę ci spoiluje twoje następne abilitki, nie? Co nie? No, tak jest. Czy double jump jest rzeczą, którą się upgrade'uje, czy rzeczą, którą się znajduje? Wygląda na to, że... Znaczy nie, z tego co widzę, to nie ma jako upgrade'u, więc raczej się znajduje. No teraz tak, to jest powiedzmy bardziej wygoda z tego co widzę. Tak, to jest wygoda i na samym końcu masz... Walkę. Masz widzenie przez ścianę w pewnym sensie. No to jest drzewko eksploratorskie, bym powiedział, tak? Na dole jest drzewko walki, a na górze jest drzewko mobilności. Tak czy tak ja to określam. Coś mogę powiedzieć. Dobry wybór. No i jak postawisz sobie raz Soul Linka, to teraz możesz przytrzymać B, żeby zapisać grę jeszcze raz przy nim. Aha, nie zużywając tego... Tak. Aha. No, czyli na przykład... Energia się sama odnawia, czy? Słucham? Energia się sama odnawia, czy? Energia się odnawia z pick-upów. Aha. Czyli teraz, dopóki nie znajdę, to nie będę mógł robić kolejnego save'a. No. O nie, to kontrolki z Xboxowego pada! Tego nie! Cześć, Navi! Hej, listen. To jest Fig Pew Pew Beyond, basically. Spirit Flame. Okej. Okay. On się namierza. Tak. Hej. Aż mi się przypomina, jak w pole bardzo intensywnie można było nie podnosić rzeczy, tylko rzeczy za tobą goniły. Najlepsza z, prawda, Macinie? To był autosave, no miejscami jest autosave. Rzadko kiedy, ale jest. Integruje chyba z the current full fighting, there's a path up ahead. 19% jestem taki dobry w tego. Czy to jest zapis jako taki? Że jak teraz bym wyszedł, to byłby ten? To znaczy,
jak zapisujesz przy Soulinkach, to jest taki zapis, że jak wychodzisz, to wracasz do miejsca. Aha. Znaczy wiesz, generalnie chodzi mi o to, czy jeżeli teraz bym po prostu wyszedł, to czy progres mi się nie zapisze, tak? Nie masz tutaj soulsowych autosave'ów, tak? Tylko aha, jak zapisujesz przy Soulinku, to jest taki normalny zapis, że jak wyjdziesz, to wracasz w to miejsce i wszystkie postępy są takie jak ten. Jak aha, w momencie, kiedy zapisujesz. Aha. Czy jak teraz zapiszesz, no to te wszystkie cutscenki już są jakby pominięte, tak? No tak to się robiło. No to akurat biorąc pod uwagę, że zbliżamy się do siódmej, to chyba brzmi jak plan, żeby na dziś skończyć. Zaczęliśmy Oriego, będziemy teraz to robić chyba w sobotę, right? Tak, jaki byłby plan? Jutro normalnie Steam, czy jutro nie? Tak, jutro normalnie. Dobra. To na zakończenie chciałbym jeszcze przekazać jedną bardzo ważną informację. Tak. W tym tygodniu będą 3 domy! Hej! W tym tygodniu? Tak, w tym nadchodzącym tygodniu! A tak w ogóle to co chciałem powiedzieć, X5 kurwa z sierp. Widziałem. Wiem, że wiedziałeś, dlatego nie chciałem tego na początku mówić. Trzymajcie się ciepło. Cześć.